Tym razem rozmawiam z panią Natalią Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Witam pani Natalio. Zaczniemy może od takiego oczywistego pytania. Czym właściwie jest odpowiedzialny biznes? Pytanie wcale nie jest oczywiste, bo narosło dużo stereotypów wokół tego pojęcia, ale najprostszymi słowami, jeżeli ktoś chce być odpowiedzialny i prowadzić biznes, to musi odpowiadać przed wszystkimi za to, jaki wpływ wywiera na społeczeństwo, na środowisko, w ogóle na całe swoje otoczenie. Jeżeli ten wpływ jest negatywny, na przykład zatruwanie środowiska albo jakieś złe traktowanie pracowników, to firma odpowiedzialna powinna starać się taki negatywny wpływ zneutralizować lub przynajmniej zminimalizować, jeżeli to nie jest całkowicie możliwe. Jeżeli natomiast stwierdzi, że ma jakiś również wpływ pozytywny, na przykład ma duży zasięg oddziaływania i może konsumentów edukować, na przykład w kwestii zdrowego stylu odżywiania, to ten pozytywny wkład powinna maksymalizować. I tym właśnie jest odpowiedzialny biznes. Jakie są korzyści, patrząc z perspektywy społeczeństwa, odpowiedzialnego biznesu, ale też jakie korzyści odnosi firma, która się decyduje na wejście w coś takiego? Korzyści są ogromne oczywiście dla obydwu stron. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że i biznes, i społeczeństwo, i środowisko to są naczynia połączone. O tym mówi teoria zrównoważonego rozwoju, czyli dążymy do tego, aby była równowaga między sferą ekonomiczną, społeczną i środowiskową, ponieważ jeżeli którąś z nich zaniedbamy, no to tworzy się dysharmonia i której skutki tak naprawdę odczuwamy w tej chwili na co dzień. Jeśli chodzi o korzyści dla firmy, no właśnie wszyscy o te korzyści pytają, a tak naprawdę można zapytać o to, jakie są straty, jeżeli się nie działa w ten sposób. I to można zobaczyć na codziennych przykładach. Jeżeli jakaś firma jest nieodpowiedzialna, działa w sposób kontrowersyjny, prędzej czy później świat się o tym dowie i ponosi po prostu ogromne ryzyko. Ryzyko, które się przekłada na konkretne liczby, na finanse. Możemy tutaj podać na przykład przykład firmy BP, która poniosła ogromne ryzyko środowiskowe, a co za tym idzie, także straty finansowe. Więc tak naprawdę wszystkim nam opłaca się dbać o to, żeby firmy działały w sposób odpowiedzialny. Także dlatego, że to one w tej chwili są taką największą siłą we wszechświecie. Czy można powiedzieć, że popularność tej idei sukcesywnie rośnie? Zdecydowanie rośnie, chociaż w Polsce powoli. My trochę jesteśmy zdeterminowani tutaj zupełnie inną mentalnością i nie jest łatwo przeszczepić tą ideę na grunt polski, bo ciągle walczymy z takim przekonaniem, że po pierwsze to, co ekonomiczne i to, co społeczne jest kompletnie rozdzielne, biznes musi być brutalny. Takie przeświadczenie zyskaliśmy przede wszystkim w czasach transformacji. Po drugie, to wymaga jakby wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań w biznesie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu stara się właśnie pokazywać, w jaki sposób można to wprowadzać w praktyce i jest to długa droga. Dziękuję bardzo za rozmowę.